Dostałem kilka pytań od Ani, choć nie wiem, czy to są bardziej pytania, czy bardziej prośby o odniesienie się. Zacznę od wersetu z Ewangelii Marka, 3 rozdział, 28 werset. Zaprawdę powiadam wam, wszystkie grzechy będą odpuszczone synom ludzkim, nawet bluźnierstwa, ilekroć by je wypowiedzieli. To powiedział Pan Jezus. Czyli wszystkie grzechy będą odpuszczone synom ludzkim, nawet bluźnierstwa, ilekroć by je wypowiedzieli. I nie ma wyjątku. Pytanie oczywiście dotyczyło także grzechu homoseksualizmu, bo homoseksualizm jest grzechem. I tutaj Ania zaczęła od pierwszej kapłańskiej 18:22. Pierwsza kapłańska, księga kapłańska, nie wiem czemu zapisałem pierwsza, po prostu kapłańska 18:22. Tutaj mamy 18 rozdział, 22 werset. I to jest obrzydliwość. Tak definiuje to Słowo Boże. Nie będziesz cieleśnie obcował z mężczyzną jak z kobietą. Jest to obrzydliwością. I oczywiście obrzydliwości tych ludów, miałem taki artykuł, zachęcam do jego przeczytania, można w Google'ach wpisać obrzydliwości tych ludów, Michalski Grzegorz na pewno znajdzie ci wyszukiwarka Google, możesz przeczytać ten artykuł. Natomiast teraz w skrócie się zajmę słowem obrzydliwość. Między innymi obrzydliwością według Starego Testamentu, obrzydliwością dla Pana. Tak, bo tutaj nawet nie jest sformułowane dla Pana, ale obrzydliwością dla Pana. Tak, żebyśmy mieli jasność, o jaką obrzydliwość chodzi. I tak, posągi ich bogów spalisz, to jest oczywiście drugiego prawa księga, inaczej 5 Mojżeszowa, 7 rozdział, 25 werset. Posągi ich bogów spalisz ogniem. Nie pożądaj srebra i złota, które jest na nich, abyś przez nie się nie usidlił, gdyż jest to obrzydliwością dla Pana Twego. Czyli bałwochwalstwo i związane z tym korzyści są obrzydliwością dla Pana. Jasna sprawa, homoseksualizm jest obrzydliwością dla Pana i bałwochwalstwo jest obrzydliwością dla Pana. Następnie mamy 5 Mojżeszowa, czyli drugiego prawa, 12 rozdział 31. Nie uczynisz tak Panu Bogu Twemu, gdyż czyniły one dla swoich bogów to wszystko, co jest obrzydliwością dla Pana i czego Pan nienawidzi, paląc dla nich w ogniu nawet swoich synów i swoje córki. No wiemy stąd, że aborcja jest obrzydliwością dla Pana, czyli swojego syna, swoją córkę oddać na zagładę. Generalnie dzieciobójstwo jest taką samą obrzydliwością jak bałwochwalstwo i taką samą obrzydliwością jak homoseksualizm. Następny punkt. Nie będziesz ofiarował Panu Bogu swemu cielca ani owcy, na których jest wada, jakikolwiek brak, gdyż jest to obrzydliwością dla Pana Boga Twego. Jest to 5 Mojżeszowa, czyli drugiego prawa, 17 rozdział, pierwszy werset. Czyli jeżeli służysz Bogu, to albo z całego serca, albo sobie daj spokój. Jest to wtedy owca z wadą, albo cielec z wadą, jeżeli masz podzielone serce. Albo z całego serca zajmujesz się sprawami Bożymi, albo przestań pajacować. Jest to obrzydliwość dla Pana, jeżeli z taką wadliwą owcą albo wadliwym cielcem przychodzisz dla Boga. I generalnie kolejna obrzydliwość, czyli mamy już kilka obrzydliwości. Obrzydliwość to jest właśnie ofiarowanie niepełnej wartości Bogu, czyli przysiągłeś na przykład 1000 złotych dać Bogu w swoim sercu, a potem przychodzi co do czego i dajesz 990 zł. I to jest wtedy taka wadliwa owca. Homoseksualizm jest taką samą obrzydliwością dla Pana. Także obrzydliwością dla Pana jest tutaj jak najbardziej właśnie bałwochwalstwo. I tutaj mamy kolejna rzecz.
Obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni i z powodu tych obrzydliwości Pan Bóg Twój wypędza ich przed Tobą. I chodzi o wróżby, to jest opisane, 5 Mojżeszowa, 18 rozdział, 12 werset. Zachęcam do całego cyklu na naszej stronie, czyli cyklu dotyczącego 5 Mojżeszowej, tak? Bo jest nagrana cały komentarz do 5 Mojżeszowej, werset po wersecie, więc między innymi tutaj się zajmujemy tymi fragmentami. I widzimy, że tutaj jest co? Wróżbita, wierzbiarz, guślarz, wszelkie horoskopy są obrzydliwością dla Pana, jeżeli chrześcijanin czy jakikolwiek inny człowiek zajmowałby się homoseksualizmem, bałwochwalstwem, czy właśnie wróżeniem i tak dalej. I co jeszcze mamy w tych katalogu? No i tutaj mamy noszenie spodni przez kobiety i noszenie sukienek przez mężczyzn, czyli 5 Mojżeszowa albo Księga Drugiego Prawa, 22 rozdział, 5 werset. Kobieta nie będzie nosiła ubioru męskiego, a mężczyzna nie ubierze szaty kobiecej, gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni. I jest to tak samo, jeśli nagle kobieta przyjmuje role męskie, albo jak mężczyzna przyjmuje role kobiece. Dlatego jest w katalogu nowotestamentowym, że zniewieściali Królestwa Bożego nie odziedziczą, bo facet, który się w rolę kobiece wdraża, nie wejdzie do Królestwa, nie odziedziczy Królestwa Bożego. Wejść może wejdzie, ale nie odziedziczy go. No i teraz mamy, Bóg zrównuje noszenie dżinsów przez kobietę z homoseksualizmem. Jest to dosyć poważna sprawa. Dalej, noszenie spodni, nie dżinsów, bo spódnicę dżinsową jak najbardziej kobieta może nosić. Nie będziesz wnosił do skarbca świątyni Pana Boga Twego zapłaty nierządnicy, ani ceny psa na podstawie jakiegokolwiek ślubu, gdyż obie są obrzydliwością dla Pana Boga Twego. Czyli widać, że dla Boga na przykład wnoszenie do skarbca świątyni Pana zarobku związanego z nieuczciwością. Czyli jeżeli ktoś pracuje ciężko, ale gdzieś wykrzywia ścieżki prawa, to od ciebie Bóg nie chce żadnych pieniędzy, jeżeli w jakikolwiek sposób nie przestrzegasz zasad. I to jest powtórzonego prawa, 23 rozdział, 19 werset drugiego prawa, albo 5 Mojżeszowa. I teraz mamy kolejną obrzydliwością. Gdyż obrzydliwością dla Pana Twego jest każdy, kto tak czyni, każdy, kto popełnia bezprawie. Będziesz miał odważnik o pełnej wadze, rzetelny, będziesz miał efę o pełnej zawartości, rzetelną, abyś długo żył na ziemi. Czyli jeżeli ktoś nie odmierza tak samo każdemu, jak sobie samemu, to jest to obrzydliwością dla Pana. Czyli jeżeli właśnie mamy przykład z belką w oku albo z dziubłem w oku, to jest ta sama obrzydliwość, dlatego Pan Jezus to wymienił między innymi w kazaniu na górze. I dalej mamy przeklęty człowiek, który zrobi podobiznę rzeźbioną lub laną obrzydliwość dla Pana. Czyli znowu mamy bałwochwalstwo wymienione, dzieło rąk rzemieślnika i ustawi go w ukryciu, a cały lud odezwie się i powie amen. Czyli drugiego prawa, 27 rozdział, 15 werset. Mamy wyjaśnione. Homoseksualizm jest taką samą obrzydliwością jak bycie przewrotnym, bo jeszcze mamy przysłów, albo przypowieści Salomona, 3 rozdział, 32 werset. Przewrotny jest obrzydliwością dla Pana, lecz szczerzy są jego przyjaciółmi. Czyli mamy dla Pana obrzydliwością taką samą jak homoseksualizm, jest bycie na przykład takim, który nie trzyma się nauki, tylko unoszony jest lada wiatrem nauki, czyli raz zawieje taki wiatr, raz tak, nie jest ugruntowany na Słowie Bożym, tylko na opiniach ludzkich. I teraz jeżeli mamy to wyjaśnione, wiemy, że Pan Jezus wszystkie grzechy odpuści synom ludzkim, bo tak czytaliśmy na samym początku, i wiemy, że Pan Jezus wszystkie grzechy, nawet bluźnierstwa, ilekroć by ludzie je wypowiedzieli, z wyjątkiem jednego bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu, czyli przeciwko twierdzeniu, że zbawienie można utracić. Między innymi Pan Jezus występuje w tym fragmencie, bo to jest znieważenie Ducha Łaski, jak mówili do Hebrajczyków, czyli zbluźnienie Duchowi Świętemu. Każdy, kto uważa, że zbawienie można utracić, bluźni Duchowi Świętemu, ten jeden, jedyny grzech nigdy nie będzie wybaczony. Ale dobrze, idziemy dalej. 1 Koryntian 6,9. 1 Koryntian 6,9 to jest miejsce, które właśnie Ania nam tutaj
zaproponowała do przeczytania, poprosiła mnie, żebym ja się odniósł do tego, więc odnoszę się, dlatego że chcę się odnieść. Nie każdy, kto mnie prosi, żebym się odniósł, jest w stanie mnie zmusić do odniesienia się, ale chcę się odnieść. I tutaj jest pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział, 9 werset. Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, czyli homoseksualiści, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. I to miejsce się tu nie kończy. A takimi niektórzy z was byli. Aleście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu Boga, naszego. Czyli co tu pisze Paweł? Do kogo on to pisze? On pisze do Koryntian, których nazwał świętymi, usprawiedliwionymi, bo tak mówi pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział. I kieruje to do wszystkich, którzy wzywają imienia Pana Jezusa na każdym miejscu, czyli mówi to także do nas. Także do nas i nazywa tych wszystkich zbawionych chrześcijan świętymi i uświęconymi. Ale mówi, że co? Niektórzy z was byli. Niektórzy z was takimi byli. Czyli niektórzy z was nadal takimi są? No bo jeżeli niektórzy z was takimi byli, to znaczy niektórzy z was takimi są. Może ktoś powie, nie, nie, inni nie byli nigdy. Serio? Czyli co? Nie potrzebowali nawrócenia? Bo jeśli nigdy nie byli wcześniej takimi, to znaczy, że nie potrzebowali zbawienia. Byli święci od urodzenia, aż do momentu, gdy któregoś dnia zostali chrześcijanami. No przecież nie ma takich ludzi. Bóg mówi, wszyscy zboczyli, czyli wszyscy są zboczeńcami. Wszyscy zboczyli i zeszli na własną drogę. I to jest normalne, że tak musimy na to patrzeć, że niektórzy z nich byli takimi, ale nie wszyscy takimi byli. Niektórzy dalej są pijakami, niektórzy dalej są oszczercami, niektórzy dalej są zdziercami, niektórzy dalej są chciwcami, mimo że są zbawieni. Niektórzy dalej kradną, no przecież jest w Słowie Bożym napisane do chrześcijan, kto kradnie, niech kraść przestanie, czyli są wśród wierzących, zbawionych z łaski, złodzieje. Są także rozpustnicy, są cudzołożnicy. Powinni być? Nie powinni być. Powinni się uświęcać, ale są. Po prostu takie są fakty. Wierzący po uwierzeniu w Pana Jezusa nie zmieniają stylu życia, nawet w następnej sekundzie. Z grzechów oczyszczają się całe życie, a niektórzy nawet nie są w tym szczerzy i nie chcą tego kontynuować. I są całe tłumy ludzi, którzy są mniej lub bardziej na tej drodze oczyszczenia przez Słowo Boże. Często jest tak, że słyszą, uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony i dopiero robią kolejne kroki, dopiero się uczą. Przecież Łotr na krzyżu uwierzył w Pana Jezusa i dzisiaj będziesz ze mną w raju. Załóżmy, że człowiek nie byłby ukrzyżowany. Sekundę po uwierzeniu w Pana Jezusa nie dostałby obietnicy, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju, tylko by Pan Jezus powiedział, jesteś zbawiony. I on spadł z tego krzyża. To taki morderca przecież od razu nie miałby czystych rzeczy. On nie umiał rzeczy załatwiać w sposób szczery. Oczywiście wiemy, że on zmarł i tego samego dnia był z Panem Jezusem w raju. I nie wykonał nigdy dobrego uczynku. Nigdy. Dlatego, że chrześcijanie są zbawieni nie z uczynków, ale z łaski, na podstawie ofiary Pana Jezusa Chrystusa, na podstawie tego, że uwierzyli w Pana Jezusa ku życiu wiecznemu. I niestety zbory są pełne zdzierców, zbory są pełne oszczerców. Wystarczy posłuchać, o czym mówią twoi bracia i siostry na przerwie czy w prywatnych rozmowach. Albo też są uzależnieni od gier komputerowych. Czy to się różni od bycia pijakiem, bycia uzależnionym od gry komputerowej albo od jakiegoś hobby? To jest nieczeźwość. Albo chciwcy. Tak, spróbuj się rozliczyć z bratem za coś. Zobaczysz, że nie każdy podoła temu, żeby nie być zaliczonym do chciwców. Albo złodzieje. Czy nie słyszałeś cwaniakowania, jak to niektórzy robią swoich pracowników w balona, mimo że są braćmi, którzy są zbawieni z łaski. Zresztą mamy to też
w Nowym Testamencie, aby właśnie właściwie swoich pracowników traktować, dlatego że nie wszyscy traktowali. No i nie dotyczy to nagle tylko jednego grzechu z tej listy, mężołożników. Naprawdę? No niestety nie. Też mężołożnicy są wśród nas. I będą. Niektórzy tylko przestali nimi być. Ale to też pokazuje, że bycie mężołożnikiem nie betonuje na całą wieczność człowieka ku zgubie. Każdy, kto uwierzy w Pana Jezusa, nawet mężołożnik, jest zbawiony. Dobrze by było, żeby potem przestał być mężołożnikiem. Dobrze by było, ale jeśli jest zbawiony, to jest zbawiony. I Duch Święty mieszka w nim, przekonuje go do tego, żeby porzucił ten grzech, ale Pan Jezus powiedział, wszystkie grzechy będą odpuszczone synom ludzkim, nawet bluźnierstwa, tylko grzech przeciwko Duchowi Świętemu w postaci bluźnierstwa, bo nawet inne grzechy przeciwko Duchowi Świętemu będą odpuszczone, tylko grzech bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie odpuszczony ani w tym wieku, ani w przyszłym, a grzech bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu, albo inaczej znieważenie Ducha Łaski jest opisane, znieważył Ducha Łaski. Znieważył Ducha Łaski. I znieważenie Ducha Łaski jest opisane w liście do Hebrajczyków i możemy na to spojrzeć. O ileż sroższej kary sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył Ducha Łaski. Widzimy, że chodzi o osoby, które twierdzą, że zbawienie można utracić. Takie osoby znieważają Ducha Łaski. I jeszcze mamy 1 Jana 4,20 zgodnie z prośbą Ani. I teraz, nie wiem, czy tutaj widzimy 1 Jana 4,20. O co chodzi w tym fragmencie? O to, żeby miłować braci. I co widzimy? Jeśli kto mówi, miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Jednym z objawów miłości jest karcenie i nie ścierpisz grzechu. Nie ścierpisz grzechu. I tutaj mamy to napisane w Słowie Bożym, jak można miłować braci. Nie będziesz chował w sercu swoim nienawiści do brata swego. Będziesz gorliwie upominał bliźniego swego, abyś nie ponosił za niego grzechu. I tutaj widzimy wyraźnie, że objaw miłości to jest między innymi, co? Napominanie brata i siostrę. Czyli nietolerowanie tego, że ktoś przy mnie twierdzi, że zbawienie można utracić i grzeszy bluźniąc przeciwko Duchowi Świętemu przez takie stwierdzenie. Więc Słowo Boże jeszcze mówi inaczej. Mówi, dla tej przyczyny karć ich surowo, ażeby ozdrowieli w wierze i nie słuchali żydowskich baśni i nakazów ludzi, którzy się odwracają od prawdy. Przejawem miłości jest właśnie karcenie surowo wierzących, aby ozdrowieli w wierze. I oczywiście rozumiem to, że dla osoby, która przytoczyła to miejsce, objawem braku miłości miałoby być rzekomo właśnie to, że wykonuje obowiązek, który leży na mnie jako chrześcijanina, czyli karcenie surowo, ażeby ozdrowieli w wierze. Niestety, ludzi, którzy zakradli się do zborów i kłamliwe, fałszywe nauki rozszerzają jest tak dużo, że niestety czasami trzeba to sobie powiedzieć. I jedną z takich fałszywych nauk jest rozszerzająca się fałszywa nauka, że rzekomo jest jakikolwiek rodzaj grzechu z wyjątkiem bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu, którego Jezus nie przebaczy. Pan Jezus powiedział, że przebaczy wszystkie grzechy. I
Tutaj widzimy wszystkie grzechy, wrócę do tego miejsca, wszystkie grzechy synom ludzkim będą odpuszczone. To jest Ewangelia Marka i widzimy Pan Jezus podkreślił to, mówiąc: zaprawdę powiadam wam, wszystkie grzechy będą odpuszczone synom ludzkim, nawet bluźnierstwa, ilekroć by je wypowiedzieli. Kto by jednak zbluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, nie dostąpi odpuszczenia na wieki, ale będzie winien grzechu wiekuistego. Więc nawet bluźnierstwa, Pan Jezus w innym miejscu wyjaśnia, nawet jakby ktoś zbluźnił przeciwko Jezusowi, będzie mu wybaczone. Każdy grzech przeciwko Duchowi Świętemu, z wyjątkiem bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu, będzie odpuszczony synom ludzkim. Dlatego nie dajcie się zwodzić przeróżnym i obcym naukom. Niech Bóg was błogosławi.